Siemka, witam w drugim odcinku. Zagrajmy w Crash Twin Sanity. Jestem dokładnie tutaj, gdyż tak jak się spodziewałem, zaczynamy grę od autosave'a, nie od checkpointa, tak więc musiałem wracać od tej drogi. Tam gdzie znaleźliśmy cytryn, tam gdzie był taki trudny kawałek cytryny po prostu, dobra. No i tak, tutaj jest klejnot, ominąłem go, tam na górze jest i żeby do niego wskoczyć trzeba. Chyba tam jest klejnot. Tak, jest, jest, widzicie? Bo tu jest właśnie ten szmaragd, o który tak płakałem. Gdzie jest szmaragd? Gdzie jest szmaragd? On był po prostu tutaj. No i cóż, to jest tyle, co chciałem wam powiedzieć. I za chwilę widzimy się tam, gdzie skończyliśmy ostatni odcinek. Tak więc... zaraz wracam! No i co? Jesteśmy z powrotem w tym miejscu, w którym skończyliśmy. Tak, jak mówiłem, checkpoint nie wyznawia gry wczytanej. No i też musimy niestety... musiałem niestety się tak daleko wracać. I ale już jedziemy dalej. I ale, no tak. Leć! No, to dobrze. Myślałem, że coś się stało o Cortexie. Leć! No, Nitro tak fajnie z daleka wygląda, trochę jak ten cały. Ten wzorek z serca, wiecie, jak jest ten taki pulsom jeszcze coś. Taka kreska. No, nie znacie tą kreskę. Bum. Fajne jest to, że przy wybuchu te wumpasy nie znikają, to jest bardzo fajne. O, spadłem! Nie spadłem. No i cóż, w tym odcinku zmierzymy się z naszym pierwszym bossem. Już nigdy tego nie będziesz robił, ale grubo wygląda. BUM! A co jakbym nim nie trafił? To by było ciekawe. No ale cóż, za chwilę zacznie się nasz podwójny boss, a tymczasem... no właśnie, mamy wszystkie klejnoty akurat w tym poziomie. Tu nam brakuje trzech, ale chyba je zdobędziemy, gdyż jeszcze wrócimy tam. No i co? Bum. Ciekawe, kto nam pomógł. Chyba nikt. To przypadek był. I znowu saneczki. I właśnie, mogłem trochę dłuższy zrobić odcinek, wtedy tutaj bym doszedł do autosave'a, tutaj bym skończył. 12 żyć, tak, dzięki temu, że zacząłem od początku, znaczy od tego autosave'a tam, mogłem zbierać trochę więcej żyć, nie umrzeć aż tyle razy. No i to już zaczyna się nasz dwuetapowy boss. Surprised to see me, Crash. No. Like the fleas in your fur, I keep coming back. 3 years I spent alone in the frozen Antarctic wastes, and I miss you. Ja to za tobą and so też. I've organized a little gathering, like a birthday party, except the exact opposite. Oh. And look, all of your friends are here. You are so very popular. Let's start handing out the presents. Ten crunch jakiś taki mały. No i cóż, jest to dwuetapowa walka. Najpierw Cortex strzela takimi strumieniami, przed którymi musimy uciekać. A zaraz będzie nam prezenty rozdawał. Których oczywiście musimy unikać. A, na razie... A! Takimi laserami musimy ją oddać. Chodź tu, no chodź, no chodź. A! Nie jest konieczne go walnąć, tak jak kiedyś, na końcu trójki. Nie musimy... O, właśnie. Prezenty! A! O, Ripper Roo, dzięki. O, ale jazda! Autentyczny... Cicho. Plazma. Och, udało się. Można to jakimkolwiek atakiem odbić, nawet atakiem ciałem, tylko trzeba to po prostu dobrze zmieścić w czasie, inaczej przegramy. Zaczyna się. Kiedy na mnie spadnie? Ja tu nic nie widzę. Aha, tutaj. Teraz zostaniemy na środku. O, właśnie. Oczywiście nie będziemy teraz musieli uciekać, ale... i zaraz się bo... Kurwa się! Udało się! Jeszcze raz! Udało się! A, jest tam plazmę, Cortex. To by było śmieszne, jakby... to by było śmieszne, jakby to mnie zabiło. Właśnie to nie aż tak śmieszne, ale teraz nadchodzi... Mecha Bandicoot nadchodzi! Tak jest. Można to nazwać bossem albo Mecha Bandicoot właśnie, albo Engine. No bo Engine siedzi za sterami tego oto Mecha Yamraya. O, i dwuetapowa walka. Aaaa! Właściwie to trzyetapowa. Najpierw wali rakietami, potem tą... Aaaa! Myślałem, że nie zdąży! Jezu Chryste.
Tak, najpierw wali z tych rakiet, potem tym piłomieczem, tak jak kosmiczni Marines. A potem wali smarkami z nosa, plazmatycznymi smarkami. No, teraz już tylko rakietami. Dawaj, dawaj, dawaj. Właściwie można go nazwać bossem engine'em, chociaż z engine'em jeszcze będziemy walczyć, tak wam zaspoileruję. Zaspoiluję? Zaspoileruję, ładniej brzmi. Jeszcze będziemy z nim walczyć oczywiście i nie będzie to łatwa walka. Walki w ogóle tutaj są trochę cięższe. No i oczywiście raz same smarki. A za sterami mecha Bandicoota sami zasiądziemy. Nie powiem kiedy, ale powiem tylko, że zasiądziemy. A psik, na zdrowie. Ach, a masz. Nie skacz, nie skacz. Nie, nie rób tego, nie. Noc ci się pali, stary. Nie skacz, nie skacz, spadniesz. A nie mówiłem. Spadniesz. Bye bye. O, to się nazywa Bad Luck Crash. Ale ja już jestem po śniadaniu, dziękuję. To było ostatnie wystąpienie Reaperu w całej serii Crash Bandicoot, a przynajmniej jak na razie. Crash, odsuń się! No i dobra. Mamy save'a i zaczynamy kolejny nowy etap w Crashu, który zwie się Roller Brawl. Aaaa, nitro! No więc tutaj po prostu Cortex i Crash biją się i w takiej oto szamotaninie musimy nimi sterować. Jest to dość ciężkie. Są dość bezwładni. No właściwie był też taki etap w... O Jezu! Trzeba to przeskoczyć. Był taki etap w Wrath of Cortex, że... udało się. Że też trzeba było sterować Crashem, ale to było tak jakby chomicza kulka. Crash był w takiej kulce i to było o wiele fajniejsze, o wiele łatwiejsze. Dobra, chyba tutaj. I też takie poziomy. Na takie X-y uważamy, bo te X-y w końcu się zamkną, znaczy otworzą i wtedy spadniemy. O, czerwony, żółty, zielony. Ich wibracje wywołują zwykle jakieś małe trzęsienie ziemi albo opad kamieni. Jak kto woli. Co mam tutaj? Życie mamy tutaj, ładnie, 14 żyć. I tu gdzieś był klejnot z jednej strony. Chyba na lewo. Tak, to jest niby czacha, ale to pamiętacie platformy śmierci, te czaszki. Dokładnie tak. Na tych platformach śmierci kryją się zwykle najfajniejsze bonusy w tym... Czemuśmy wybuchli? Może tam TNT było. W tym życia i klejnot, tylko trzeba uważać, bo wiecie... Na tych... O, tu jest klejnot. To jest cytryn, znowu cytryn, jak nienawidzę tych cytrynów. Zatem się... co tu jest? Co tu jest? Co tu jest? A, to jest ta druga ścieżka, ale jak już tu jestem, to wezmę te umpasy chociaż. O, za pomału... Nie, za pomału lecę, żeby rozwalić te skrzynki. Z samym impetem. Dup, 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 dup! Gdzie jesteśmy? Tu jest dużo nitro, trzeba uważać. Ale za to... W prawo czy... W prawo, chyba w prawo. Tak, w prawo. Kiedy pójdziemy w prawo, mamy szansę na zdobycie kolejnego klejnotu, ale po drodze jest dużo nitro, należy uważać. Aaaa, udało się! Ale pis. Och, baranku, mam takie dziwne przeczucie, że bez tych swoich quick save'ów byś sobie nie dał rady za bardzo w tej grze. Ale oczywiście, o ile byś dał, no to zwracam honor, bo... Jesteś dobrym graczem, tylko wiesz, te quick save'y nie każdemu pasują. Yeah, udało się, mamy szmaragd, kolejny już do kolekcji. Bardzo fajna taka przykładnia jakby, to też jest fajny element. I tutaj mamy hydrant z zielonym czymś. No, checkpoint. Dźwignia. I tutaj mówię z góry, że nie zdobędę jednego klejnotu na pewno. Przerąbana jest sprawa z jego zdobyciem. O, tutaj, tam. Żeby go... Nie tutaj, jeszcze dalej. Nie, tam. Nie. A, tam są życia. Dobra, idziemy po życia. Życia są bardzo ważne. Nie leć tu, nie leć tu. Crash. I Cortex, ty też. Leć, leć, ludzie. Udało się. Mamy dwa życia więcej. Jeszcze nigdy nie miałem tak dużo żyć. A przynajmniej jak dotychczas w tym let's playu. Zagrajmy. Tym zagrajmy. A, nie, 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 nie. Czekamy na tą windę i lecimy windą. Dobra. Wiecie, co jest najgorsze, że tutaj jest taki wredny moment z tym klejnotem. Widzicie, tam jest tyle klejnot. Żeby się do niego dostać, potrzebna jest ogromna fatyga. Zadzwońcie, no. Ogromna fatyga, a jak zginiemy, no to po prostu rodzimy się tam na dole i musimy na nowo wracać tą windą na górę. Bardzo łatwo się tutaj zablokować gdzieś, a wtedy można spaść, bo takie, wiecie, bugi i inne takie. No i tak, oto nasz najcięższy jak dotychczas element, zręcznościowy, bardzo zręcznościowy. Pomalutku, pomalutku. Bardzo łatwo spaść, cholernie łatwo spaść. Tutaj trzeba się bardziej rozpędzić. W życiu mi się nie udało do tego klejnotu dojść, przyznam się szczerze, w życiu. Udało się! Jezu, jeszcze dwa takie. Udaje się, nie mówcie, że mi się uda.
powiedziałem! Nie, za szybko! Ale nie, spróbuję jeszcze raz. Teraz obetnę, bo to trochę długa ta droga jest, wiecie. Ale spróbuję jeszcze raz. Widzimy się za chwilę. Ciach! Dobra, drugi etap uważam za rozpoczęty. Właśnie, jak zatrzymujemy się na dłuższy czas, to są różne takie scenki typu Cortex klepie Crasha po dupie, znaczy klep... O, właśnie! Bije go po dupie, to jest strasznie dziwne. Lepiej tego nie oglądać, ale takie różne momenty jakby wrestlingowe. Udało się. Tu trzeba trochę przyspieszyć. Nie, spadnijcie, błagam! Musi mi się udać, fajnie by było, jakby się udało. Udało się, tutaj leciutko. Cholera. Ile tutaj jest klejnotów? Aha, dobra. Wiem, gdzie jest czerwony na pewno. Pomalutku, pomalutku. Jest, jest! Pierwszy raz w życiu! Ludzie, ludzie, udało mi się! Ja nie mogę! Myślicie, że pewnie, że da się tutaj wejść? Otóż nie da się. Oni nie potrafią skakać. Udało mi się, ja pierdził! Dobra, spróbuję tą grę przejść na 100%. Może się uda. Niektóre klejnoty są naprawdę wrednie pokrywane, ale może się uda. Dobra. Gdzie jesteśmy? Aha, tutaj trzeba iść w lewo. Widzicie, pod nami jest takie drewno, które zapobiega przedostaniem się różnych takich rzeczy na dół. Tutaj szybko przebiegamy w lewo. Tak, zapobiega, wiem. Akcja zapobiega już była w dungeonie, tutaj też w lewo. I na dole mamy czerwony klejnot. Czerwony czy fioletowy? Zawsze mam problemy z różnicą. A, jednak ametyst. Fioletowy. Ametystowy. No, a, nie, fioletowy, nie ma takiego koloru jak ametystowy. Dobra, pinball. Dobra, skończona ta akcja. Mam klejnot, mam bezbarwny klejnot, udało się. Ale dramatyczne złapanie, normalnie, super. Jak przejęcie w tym całym. Jak mu tam. Rugby. No i otóż pojawia się taki świder podobny do tego z Tytusa, Ronka i Atomka. I jakieś dziwne robociki przylazły. Zbierają one te skrzynki, warto te skrzynki przejrzeć, gdyż są tutaj maski Aku. Dla nas. Nie wiem właściwie, czy to jest na czas, czy nie, ale... Warto zaopatrzyć się w potrójną. Crash trochę szybciej biegnie, nie wiem, czy jest nieśmiertelny. Chyba jednak nie. Tak, chyba nie. Wolę nie ryzykować, bo to naprawdę mało rzeczy nam dodaje ta maska. Potrójna. Na przykład nie ma odporności przed nitro, a to już jest przesada, naprawdę przesada. O, super, już nie mamy maski. Chyba po nas. A nie, to jest jeszcze jedna maska. Bardzo warto mieć maskę w tej grze. I wiecie, to jest fajne, jak jeździmy potem korteksem samym, no to mamy uka. Jak jeździmy Crashem, no to mamy oczywiście aku, o, w mordę jestem w dupie. Uciekaj, Crash, uciekaj! Jeszcze jeden guzik, tak? Mamy te guziki po prostu rozwalić naszym atakiem ciałem. Genialnym, przegenialnym, jak zawsze. Robociki się odradzają. Aaaa, udało się! Aaaa, udało się! Oh. Daleki zasięg mają tych mieczy, poza tym mają podwójne życie. Na dwa hity są. No, it's not! It's mine. Tak się błyszczy. Keep back, you weak-minded fool! Avert your gaze, or you'll go crystal crazy! No chodź, Cortex, daj! Klejnot, mój! Kryształ! I rozpoczyna się kolejny epizod w życiu Crasha, kiedy to jest połączony za pomocą kryształu z Cortexem. Żaden nie chce puścić. Mamy nowe ataki, możemy tylko nisko skakać, nie ma podwójnego skoku. Ataki takie jak zwiększony cover, to zwiększonym zasięgu. Atak młotkiem znaczy się głową Cortexa oraz rzucenie Cortexa. Cortex, gdy go rzucimy i nie ma nic do roboty, po dłuższej chwili, ewentualnie krótszej, wraca do nas, teleportując się. Maska zawsze się przyda. Dobra, i teraz idziemy gdzie? Tutaj, tak, tutaj. Tutaj musimy się wywidować w górę. I ten świder z Tytusa, Ronka i Atomka jeszcze wróci. Niestety wróci, to będzie taki fajny epizod. Ja lubię takie momenty, w których trzeba uciekać. Throw me over there. Trust me. We're pals, right? Ach, on jest nieproporcjonalny, Cortex. O, myślę, że spadnie. Ledwo, ledwo. Ach, i to jest właśnie esencja tego Crasha to Insanity. A, nie powiedziałem, co to jest Crash to Insanity właściwie, pochodzenie nazwy. Więc to jest gra słów Twin, bliźniacy i Sanity, albo właśnie Insanity, czyli choroba psychiczna. Pierwsza plaża, na której byliśmy, to właśnie Insanity Beach, która jest oczywiście grą słowną, plaża o chorobie psychicznej właśnie. Cortex, gdy go rzucimy, może radzić sobie sam, strzela, zbiera różne rzeczy, które można zebrać i wraca do nas, właśnie tak się teleportując.
No chodź, Korteksie. Tak, Crash to Insanity, to jest jego esencja, to znaczy współpraca Crasha i Korteksa, dwóch odwiecznych wrogów. Uwaga. Nie, nie wiedziałem! Ajajaj, szybko, szybko, szybko! O nie, nie udało się. Ach, dobra. Idziemy dalej. Leć, leć, leć. Po dłuższej chwili to spada, jak można się domyśleć. Nie, nie, nie zdążymy! Aj, aj! A nie, nie, mieliśmy maskę, Bogu dzięki! Aku, Aku, jesteś wielki, naprawdę. Jest tu coś? Nie ma. Ile jeszcze? Aha, jeden klejnot ten, który zdobędziemy podczas ucieczki przed świdrem. Nie bijcie się, nie musicie się bić. Czemu się bijecie znowu? Tak, psychole. Ale przynajmniej tutaj nie ma klejnotu. A żyć mamy dużo, więc możemy ominąć sobie jedno. I przy następnym save'ie chyba skończymy już z 15 minut. Nie mamy maski. Ale pic. Za dużo tych nitro tutaj. Zresztą będą o wiele cięższe momenty. Mogę się właśnie, tak jak mówiłem, pokusić o zdanie Crasha, zaliczenie Crasha to Insanity na 100%. Aczkolwiek klejnoty zdobywane podczas Humili Skate, to znaczy jeżdżenia na korteksie jak po desce skateboardowej, jak po, znaczy snowboardzie po prostu. Co ja mówiłem? Etapy Humili Skate, podczas których jeździ się na korteksie jak na snowboardzie, zawierają bardzo trudne do zdobycia klejnoty, o tak powiem. Cholernie trudne właściwie. No i tutaj oczywiście uczymy się różnych ruchów crashowo-korteksowych, typu rozwalanie wszystkiego głową Korteksa, wielką kanciastą głową Korteksa. Nie, to był czerwony. Żółty, zielony. Minąłem się, no nie. Strzel w to! O właśnie. Super Korteks. Nie ma tu klejnotu, nie ma tu klejnotu ani żyć. Save, potrzebuję autosave'u. Gdzie jest jakiś, potrzebuję. Na gwałt potrzebuję quick save'a. Autosave'a, znaczy się. O właśnie, tutaj jest etap z świderkiem. Świder wraca w chwale i glory. Spierdzielamy na górę jak najszybciej. Po drodze zrzucając na niego skały. Jeśli chociaż raz ominiecie te skały, no to oczywiście przegracie, gdyż one bardzo spowalniają ten świder. Tutaj szybko idziemy do tego żółtego i wracamy tutaj na platformę. I lecimy dalej. Nie możemy także ominąć klejnotu, który gdzieś tutaj jest. O, właśnie tam. Życia też nie pomijamy. Szybko! Udało się. A, mamy! Jest, jest! Udało się! Za pierwszym zamachem. Jest tu coś? Bo tam coś się rusza jakby. Dub wybuchło, wszystko. Uważamy, żeby nie rozwalić TNT. Oczywiście. Też się umiem tak śmiać. Patrzcie teraz. Uda mi się to zrobić ten bug? Uda? Ach, nie udało się. Jest taki bug, że gdy biegniemy z tym Korteksem, cały czas biegniemy tutaj, no to potem na tej scence, jak on się śmieje, też biegniemy. A jak już on się przeteleportuje, no to Crash stoi w miejscu i idzie. Po prostu idzie, tak jak teraz jest, i idziemy do przodu. Taki fajny bug, ale niestety nie udało mi się go uruchomić. Zresztą może to lepiej, znając moje szczęście, jakbym go włączył, no to by się gra spieprzyła. A jak już chyba mówiłem... Nie! Co to tak późno wybuchło? Ale nie, znając moje szczęście, jakby się ten bug zrobił, no to by się gra włączyła, a wiecie... Na PlayStation 2 to zawsze jest coś gorszego, gdy gra się wyłącza z pieprza. Tak, wszystkie klejnoty, ładnie. No bo nie ma Control Alt Delete, nic nie możemy zrobić, ewentualnie zrestartować konsolę, a jak na razie nie mamy save'a. Save będzie tutaj. A i właśnie, Wojtek, Little Pank posyłał wiadomość, oczywiście, że takie detonatory możemy rozwalać wirem, ale... tak, jest to bardzo użyteczne niekiedy, ale o wiele szybciej rozwala się je skacząc na nie, no wiecie... Trącając detonator, on się najpierw kręci. Dopiero teraz jest boom, a za ten czas już byśmy dawno byli na drugiej stronie. Nie spadnę, nie spadnę, nie spadnę, nie spadnę. No dobra, i tutaj jest, z tego co pamiętam, save. Tak jest, no więc w tym miejscu skończymy nasze dzisiejsze przygody z Crashem Twin... Ach, nie udało się! Ktoś mnie zabije za to, że nie zbrałem tej skrzynki. No tak, patrz tam Crash, no skrzynkę ominąłeś, no ty ciapo jedna, bez pępka ty. Jak Adam i Ewa. Czy Adam i Ewa mieli pępek? No dobra, scenka i koniec odcinka. Crash papuguje Korteksa, a Korteks się wkurza. I coś przychodzi. Aren't you two adorable? Let me see. I might have some chalky treats here for you. Chalky treats? Ooh, ooh! We've some good news and some bad. The
Może najpierw złe? O. You won't be around to see it. Aha. Tiresome. You wanna play mind games? Okay, tough guy. Duży mózg. Jak na korteksa przystało? Let's play mind games. A już widzę, jak to tłumaczę. Powodzenia. Nie. A gdzieś się ten zamek zgubił do spodni? Suwak tak zwany. Zgubił się, po prostu się zgubił. No ale tak, tak już... Kurde, miałem zapamiętać tą jedną myśl. Tak, znowu jesteśmy na Insanity Island. Island, nie beach, sorry. Jedna myśl. Aha! Czy Ewa... Czy Adam i Ewa mieli pępki? Skoro Crash nie ma pępka, czy Adam i Ewa mieli pępki? Odpowiedź wiszcie w komentarzach, razem z uzasadnieniem. Autor najbardziej ciekawego komentarza będzie przeze mnie pozdrowiony na następnym odcinku. O. I oczywiście naturalnie zawsze zapominam, dlaczego zostawia ślad na skale? Widzicie? Jest odcisk jednej pięty został. No naturalnie jest, że zostawia ślad na piasku, w końcu to PlayStation 2. Wiecie, że ja kocham takie smaczki. Ale tak. Jak on mnie pozdrawia w każdym swoim odcinku, tak więc on już dokładnie wie, że to o nim jest mowa. Dzięki wielkie za wszystkie pozdrowienia, Baranku, i oczywiście pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No tak, no pozdrawiam. Zawsze zapominam cię pozdrowić, ale po prostu nie chcę cię, nie chcę, tylko zapominam, przepraszam, już będę cię pozdrawiał, tak, pozdro Baranku, tak. Tak, Crashu, czekajcie. Tak? No! Ej, on to zrobił specjalnie? No nie, nie myślę, że on po prostu, jak zrobimy tak za dużo, będzie tam jakieś miny robił. Ale dobra, widzę, że już jest 20 minut prawie, albo nie prawie, nie wiem, bo mój stoper jest spieprzony. Tak więc, dzięki za oglądanie, łapkujcie, trzymajcie się i tym razem, tak, cześć!